Witajcie w Oldschool-turystyce. Za czasów PRL-u kulturystyka i kulturyści nie mieli w Polsce najlepiej. Żelazny sport traktowany był przez władze ludowe jako wytwór zepsutego zachodu i jako taki był mocno marginalizowany. Ale trzeba pamiętać, że poza granicami naszego kraju także mieszkały miliony osób pochodzenia polskiego. Dla przykładu, w samych tylko Stanach Zjednoczonych żyło według szacunków z 1958 roku około 6 milionów takich osób. I przynajmniej kilka z nich odegrało ważną rolę w tworzeniu współczesnej kulturystyki. Dlatego dzisiaj opowiem Wam o czterech postaciach z biało-czerwonymi korzeniami, których rola w kulturystyce nie ograniczała się tylko do wysokich miejsc w zawodach, choć i takie zdobywali. Nierzadko także jednak przecierali szlaki dla nowych metod treningu, odnajdywali i trenowali późniejsze legendy tego sportu, czy uczestniczyli w rozwoju największych marek świata fit. Zapraszam! Pierwszy z bohaterów tego odcinka zaczynał swoje starty jeszcze w srebrnej erze kulturystyki, a więc w czasach Johna Grimka, Steve'a Reevesa czy Regia Parka. Srebrna era to czasy świetnych sylwetek, ale zwykle o nieco bardziej miękkim wyglądzie, bez tak wyraźnej jak w późniejszych okresach rzeźby mięśni. Na ich tle Irwin Koszewski, znany też jako Zabo, widocznie się wyróżniał, prezentując w szczytowym okresie naprawdę niezłą separację mięśni ud czy ramion. To, co jednak najbardziej zwracało uwagę w tej sylwetce, to świetnie jak na owe czasy zdefiniowane mięśnie proste brzucha, dodatkowo o dość symetrycznym ułożeniu. John Balick, dziennikarz magazynu Iron Man, nazwał je nawet dziesięciopakiem. Było to może określenie trochę na wyrost, ale faktycznie. Zaczynały się one naprawdę nisko, tworząc bardzo miłą dla oka estetkę tułowia. Zresztą to właśnie od brzucha zaczęły się jego treningi. Młody Zabo w wieku 16 lat dostał przepukliny, która miała zostać zoperowana. Chłopak podobno w ostatniej chwili zrezygnował z operacji, zamiast tego chcąc wygrać z kontuzją za pomocą ćwiczeń siłowych. Chęć uniknięcia skalpela zmieniła się w czynną sportową karierę, której pierwszym sukcesem był tytuł Mister New Jersey, zdobyty w 1948 roku. Potem doszły kolejne, m.in. zwycięstwa na zawodach Mister California czy Mister Los Angeles Federacji AAU. Jego trwająca 20 lat kariera sportowa skończyła się w 1967 roku. Wtedy na zawodach Mister America IFBB zajął drugie miejsce w klasie średniej za samym Frankiem Zane'em. Zabo Koszewski był jednak nie tylko kulturystą, ale również udzielał się w show biznesie. Jego zdjęcie zostało wykorzystane w słynnym kolażu Richarda Hamiltona. Ponadto kulturysta ten odegrał kilka niewielkich ról filmowych, ale w naprawdę kultowych produkcjach, w tym Spartakusie oraz Planecie Małp. Na planie filmowym pojawiał się także jako kaskader. Kolejny bohater tego odcinka pochodził z jednego z największych ośrodków Polonii w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie Chicago. I trzeba powiedzieć, że Bob Gajda miał spory wpływ na rozwój kulturystki w tak zwanym Wiecznym Mieście. Po pierwsze, Gajda był odpowiedzialny za rozwój tamtejszej sieci siłowni ze słynną Duncan YMCA na czele. Siłownie te z czasem stały się prawdziwą wylęgarnią sportowych talentów, a sam Gajda ma na koncie zarażenie pasją do kulturystyki kilku świetnych zawodników. Wśród nich był pewien młody emigrant z Kuby o niezłej przeszłości jako ciężarowiec, znany później jako Meat. Tak, chodzi o Sergio Olive. To właśnie Gajda w dużej mierze odkrył go dla kulturystyki, a nawet stanął z nim na scenie, ale o tym za chwilę. Ponadto, podobnie jak Joe Vader czy Vince Gironda, ten kulturysta polskiego pochodzenia był pionierem w kwestii metodyki treningu siłowego. Spopularyzował m.in. trening PHA, czyli Peripheral Hard Action Training. W dużym skrócie, trening ten polega na stosowaniu ćwiczeń wielostawowych z dużymi obciążeniami i naprzemiennymi ruchami na górne i dolne partie ciała. Tutaj widzicie przykładowy trening PHA, rekomendowany przez Gajdę dla bardziej doświadczonych trenujących. Cały taki cykl ma być powtarzany 4 do 6 razy przy użyciu największego możliwego obciążenia. Wreszcie Gajda był po prostu kulturystą o naprawdę świetnej sylwetce. Choć większość zdjęć, jakie zachowały się do naszych czasów, jest dość niskiej jakości, jakość umieśnienia ich bohatera zdecydowanie należy do bardzo wysokich. Jak widać na tej fotografii, Gajda mógł pochwalić się w szczycie formy dobrze poprążkowaną pełną klatką i mięśniami naramiennymi przy niezłej ogólnej masie mięśniowej. To zdjęcie z kolei pokazuje rozłożystość mięśni najszerszych grzbietu. Te atuty Gajda wykorzystał podczas krótkiej, ale bardzo owocnej kariery zawodniczej. Podczas zaledwie 3 sezonów startów zdobył tytuły Mister USA i Mister America Federacji AAU. Na tych drugich zawodach pokonał zresztą Sergio Olive zaledwie rok przed tym, jak Kubańczyk został Misterem Olimpia. Można więc trochę żałować, że Gajda nie kontynuował kariery zawodniczej. Być może mielibyśmy wtedy zawodnika polskiego pochodzenia w czołówce konkursu Mister Olimpia i to jeszcze w latach 60. Ale choć jest to już nieco zapomniany epizod, doszło do takiego występu 6 lat później na Mister Olimpia 72. Stawkę prawdziwych legend kulturystki, Arnolda, Franka Zane'a, Sergio Olive, Sergio Nebreta oraz Franco Columbu, uzupełniał wtedy zawodnik polskiego pochodzenia Edmund Karolewicz.
Ten mieszkający na stałe we Francji zawodnik został zaproszony do udziału przez Serge'a Nebreta. I choć zajął ostatnie miejsce, zdecydowanie nie robił jedynie tłumu na scenie. Jak pokazuje kilka z niewielu zdjęć z Karolewiczem, choć ogólnym rozmiarem ustępował choćby Arnoldowi, prezentował dość podobne gabaryty do Franka Zeina. A przy tym widać ładną definicję mięśni prostych brzucha Karolewicza. To zdjęcie w pozie mas muskular niestety słabej jakości pozwala domyślić się, że Karolewicz nie ustępował tu czołówce także pod względem definicji klatki piersiowej. Co więcej, Karolewicz trzymał naprawdę niezłą formę długo po 40. Tutaj widzimy go w wieku 46 lat. Jego ramiona czy klatka piersiowa wciąż zachowały pełny kształt, a do tego sylwetka wciąż wyróżniała się dobrą separacją i definicją. Warto zwrócić też uwagę na wyraziste mięśnie skośne oraz wysoki poziom waskularyzacji w dolnych partiach sekcji środkowej czy na ramionach. Czwarty i ostatni bohater tego odcinka także wyróżniał się nie tylko pochodzeniem i tym, że po prostu występował na scenie. Pete Grymkowski był jednym z największych kulturystów złotej ery, ważąc na scenie blisko 110 kg przy wzroście około 180 cm. A więc podobnie co Arnold, będąc od niego około 8 cm niższy. Sylwetką Grymkowski przypominał nieco Mike'a Mencera. Także jego muskulaturę najlepiej opisuje bowiem słowo pękatość. Grymkowski miał bardzo wypukłe właściwie wszystkie grupy mięśniowe. Od szerokich naramiennych, aż po pełne, dość nisko przyczepione łydki. Karierę sportową rozpoczął od zdobycia tytułu Mr. Rochester w 1968 roku. Następnie zdobył tytuły Mr. Eastern America 70, Junior Mr. USA 71 i Junior Mr. America 72 Federacji AAU. W 1977 roku Grymkowski zaczął startować w IFBB i zdobył tytuły mistrza wagi ciężkiej zarówno na Mr. America, jak i Mr. World. Swoją trwającą niecałą dekadę karierę zakończył wysokim trzecim miejscem na Pittsburgh Pro, pokonując m.in. Roya Callendera i Boyera Cole. Ale udział Grymkowskiego w rozwoju kulturystyki nie zakończył się po jego zejściu ze sceny. Po wycofaniu się z zawodu w 1979 roku, Pete znalazł się w gronie partnerów, którzy kupili legendarną Gold's Gym. Brat Grymkowskiego został dyrektorem do spraw licencji i wspólnie rozbudowali oni tę markę z jednej lokalizacji do ponad 530 na całym świecie. Napoleon Bonaparte miał o nas powiedzieć: zostawcie to Polakom, dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. I choć tyczyło się to raczej bardziej militarnych zagadnień, znajduje rację bytu także w kwestii kulturystyki. Choć żelazny sport był w PRL-u nacenzurowanym, kulturyści polskiego pochodzenia w bardziej sprzyjających okolicznościach potrafili świetnie odnaleźć swoje miejsce w tym świecie, a nawet go kształtować. Ale i w samym PRL-u sporty sylwetkowe, tak zwana polska szkoła kulturystyki, znalazła swoją niszę i wykreowała wielu mistrzów, którym pewnie także poświęcę przynajmniej jeden odcinek. A jeśli macie pomysły na inne tematy, jak zwykle piszcie je w komentarzach. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnej Oldschool Turystyce.